Chwała szczęśliwego przypadku. Skąd ten tytuł? Jak może Państwo wiecie, cała ta rzecz, którą realizujemy przez rok we współpracy z Norwegią, odbywa się pod patronatem duchowym, merytorycznym, w pewnym sensie Franciszki Stefana Temersonów. Stefan Temerson napisał w 1937 roku esej, który nosi tytuł O potrzebie tworzenia widzeń. I w tym eseju głosił pochwałę niechlujstwa. Dlatego, że niechlujstwo, czyli błąd, jest czymś kreatywnym. Nie użyliśmy słowa niechlujstwo, tylko szczęśliwy przypadek, dlatego, że to jest równoważne tak naprawdę, bo to jest coś dobrego, coś pozornie niedobrego, z czego wychodzą dobre rzeczy, to niechlujstwo. I na rzecz naszej wystawy zaprosiliśmy artystów, trójka artystów do zrealizowania prac. I to są prace specjalnie zamówione na tą wystawę. One nie powstałyby, gdyby nie ta wystawa. Więc to też pokazuje nam rangę i ważność naszego przedsięwzięcia. Nasz projekt opowieści, który już od, można powiedzieć, półtora roku tutaj w naszym Płocku się dzieje. Jest to trzecia, taka najważniejsza odsłona. Przypomnę, że w lipcu mieliśmy warsztaty i festiwal performansu sztuk performatywnych. Gościliśmy 50 artystów z całej Europy, a właściwie też nawet i świata. W sierpniu była wspaniała wystawa rzemiosła norweskiego, gdzie przedstawiali się znowuż artyści norwescy. Jak Państwo wiecie, ten cały projekt jest realizowany z funduszy norweskich i warunkiem było posiadanie partnera w Norwegii. My to żeśmy uczynili. Jest to Kunstbanken, taki dom kultury, można rzec, centrum kultury sztuki współczesnej w Hamar na północ od Oslo. Podjęłam się kręcenia filmu o Temersonach, ale zrobiłam też taką właściwie międzynarodową podróż po ich śladach. Nakręciłam wtedy bardzo dużo materiału. Spędziłam czas z artystami właściwie w całej Europie. Mieliśmy chyba z 300 godzin materiału. Film oczywiście trwał godzinę 20, natomiast te wszystkie materiały gdzieś leżały latami. I kiedy Małgosia zaprosiła mnie do tego projektu, postanowiłam do niej wrócić, dlatego że minęło już 15 lat od pokazu mojego filmu, a w tym czasie odeszło od nas bardzo wielu wspaniałych osób, bardzo wiele artystów i chciałam w jakiś sposób oddać im hołd pracą, którą robię, sposób, w jaki mnie zainspirowali. Opowiadam, oczywiście powracam do elementów temersonowskich w tych sześciu audiowizualnych filmach, ale również pojawiają się tam właśnie te osoby, które odeszły. Chciałam tak jakby uchwycić przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Sobie tak to wymarzyłam w jakimś idealnym świecie, że to jest taki krąg, gdzie wszyscy wracają w pewnym momencie, bo strzała czasu się odwraca. W mojej głowie zrodziła się myśl, że okej, stworzę parę artystów, nieistniejących artystów, którzy opowiedzą swoje życie, pokażą swój dorobek, a na końcu zaprezentują specjalne film przygotowany z okazji tej wystawy. Powstała taka dosyć dziwna praca, bo ona teoretycznie jest filmem, ale za każdym razem jak ktoś widz usiądzie, to obejrzy inną wersję. Wersji jest 4 300 000, ale potrzeby tej wystawy żeśmy skrócili je do 6 najważniejszych, tak? Czyli żeby nie zanudzać, żeby to nie były drobne zmiany, tylko drastyczne zmiany i jeżeli wchodzicie do sali, jest ekran zapraszający, usiąść, by zacząć, tak? Siadamy, film się zaczyna otwarć, od jakiej wersji nikt tego nie wie. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć więcej, po prostu nie należy wstawać, nie ma swój naturalny koniec. Osoby, które są lektorami, mówią na tym filmie, to jest również model sztucznej inteligencji, którego uczyliśmy naszych głosów. A po nauczeniu naszych głosów zgłosiliśmy go do alteracji, tak? do przekształcenia. Także kobieta i mężczyzna, którzy mówią jakąś wersję naszych głosów.
powstała dzięki upartości mojej żony Joanny, która przez wiele lat fotografowała obrazy z Mantua, traktując je jak po prostu rzeczywistość. Tak? Bo to jest realna rzeczywistość, taka sama jak nasza kultura, trochę ograniczona. Potem wpadliśmy na pomysł, że można by było użyć tego tak, jak kiedyś bliżsi postępowali, mając stare teksty na pergaminie, wymazywali te teksty, wyskrobywali te teksty, żeby nadpisać swoją prawdę. To, co ja teraz robię, to po prostu robi palimpsest. Cała ta praca jest na temat mediów, na temat tego, czym nas to karmi, jakie to jest, ale też można powiedzieć, że to jest tworzenie kolażu, prawda, że palimpsest to jest sama praca, ale tak naprawdę to jest też rodzaj kolażu takiego elektronicznego. Jeśli chodzi o przypadek, to gdzie tutaj się właśnie kryje przypadek, a mianowicie w tym, że my nigdy nie wiemy, jakie zdjęcie nam się pokaże. Całe życie łykało światło i teraz jest moment, kiedy one światło z siebie wypuszczają. Wszystkie te zdjęcia są mniej więcej za 60., 70., wszystkie są slajdami i wszystkie są rodzinne. Ja znam każdą z osób, która tutaj jest. I praca trzecia jest dość nietypowa, dlatego że jest to współautorstwo osoby już nieżyjącej, mając w rękach i przed oczyma pracę Tomasza Poboga Malinowskiego, Stanisław Furman, którego też witamy bardzo serdecznie. Stworzył pracę, którą nazwaliśmy przypadek konstruowany z premedytacją. Tomasz zrealizował jedyny film dokumentalny o Temersonach w czasie ich życia, więc dlatego on jest dla nas wyjątkowy i wykorzystujemy fragmenty jego filmów też na stałej wystawie Temersonów, Galeria Temersonów. Moje zadanie przy tej wystawie absolutnie genialne, ponieważ dostałem możliwość pracy poza intelektem, opartej na tym, co jest tym, jak lata motylek, a potem w jaki sposób latają, spadają liście drzew. Czyli zupełnie inna przestrzeń niż to, co zwykle montażysta ma do zrobienia, czyli poukładać. Nie, pracowałem za jestem tutaj na niej, mogłem z nimi wszystkim naraz bawić się w tworzenie. Absolutnie rzecz taka, która w moim życiu w tym momencie jest bardzo, bardzo ważna, bo czuję się zupełnie jak wizjoner.